Siemanko, z tej strony Maxior i witam was bardzo serdecznie w pierwszym filmie serii poradników dla nieogarów do Demon's Souls. Demon's Souls to gierka, która jest protoplastą serii Souls i tak naprawdę patrząc przez pryzmat całej serii, można powiedzieć, że jest ona dużo prostsza, szczególnie pod względem walk z bossami, które są tutaj meritum całego mojego przedsięwzięcia. Natomiast bossowie charakteryzują się tym, że każdy z nich ma jakąś specyficzną słabość i specyficzna taktyka pozwala na bardzo, bardzo łatwe praktycznie pominięcie tego bossa. I pierwszy boss, którym się zajmiemy, to jest Falanga. On jest naprawdę bardzo prostym przeciwnikiem, ale warto wiedzieć kilka podstawowych rzeczy. Przede wszystkim powinniśmy mieć na wyposażeniu żywicę sosnową, która zaklina naszą broń ogniem. I z tego co widać, ten boss składa się ze swojego core, czyli jądra, swojej wewnętrznej istoty, no i w tych malutkich hoplitów, tych glutów z tarczami, którzy wychodzą z niego i go otaczają. I cała taktyka polega na tym, abyśmy zakleli naszą broń ogniem za pomocą żywicy sosnowej, którą możemy zebrać chwilę wcześniej. Wystarczająco zbierzemy tam te 5-6 sztuk. One powinny nam wystarczyć w zupełności na walkę. I przede wszystkim należy się w pierwszej kolejności skupić na tych małych hoplitach, żeby uszczuplić trochę ich ilość. Podstawowa rzecz jest taka, żeby nie uderzać ich od przodu, tam gdzie mają tarczę, ponieważ to redukuje większość obrażeń, ale starać się uderzać od boku, a najlepiej od tyłu. I przede wszystkim nie potrzebujemy tutaj jakiejś dużej mobilności, natomiast lepiej jest pozostać cały czas w ruchu po to, aby nie dostać tymi włóczniami, którymi hoplici w nas rzucają, kiedy znajdujemy się na arenie. Kiedy już uda nam się odciągnąć ich trochę od głównego bossa, od tego core, które tutaj teraz widzicie, możemy spróbować zaatakować kilka razy i jak widzicie, mając zaklętą broń ogniem, możemy zadawać naprawdę duże obrażenia. To jest to, co ja dzierżę w tej chwili, to jest zupełnie podstawowy miecz, który dostajemy domyślnie dla rycerza na samym początku gry. Nie jest on w żaden sposób ulepszany. Statystyki też nie są podbijane, statystyki mojej postaci, ze względu na to, że levelowanie jest dostępne dopiero po pokonaniu tego bossa, kiedy przeniesiemy się do Nexusa i kiedy pojawi się postać Maiden of Black. I teraz jak widzicie, mimo tego, że tego bossa mam odsłoniętego, jeszcze staram się usunąć kilku hoplitów po to, żeby po prostu było łatwiej. I w tym momencie, kiedy jest już duża przestrzeń, można podejść i do końca staminy spokojnie w niego walić, cały czas mając na uwadze, że możemy dostać tymi włóczniami w plecy, więc lepiej jest zachować postać cały czas w ruchu. W momencie, kiedy skończy nam się to zaklęcie broni, dobrze jest schować się za dostępnymi na arenie pilarami. Jakie jest takie polskie słowo? Kolumny. Za kolumnami i wtedy sobie tę broń zakląć od nowa. No i jak widzicie, to starcie nie należy do specjalnie wymagających. Zresztą tak naprawdę jak bardzo duża część tych starć z bossami, w porównaniu szczególnie do serii Souls. W momencie, kiedy usuniemy tych hoplitów, którzy zawadzają nam na drodze, mamy pełny dostęp do bossa, który jest praktycznie bezbronny. I jak widzicie, starcie poszło praktycznie od strzała. Chyba nic więcej tutaj wam nie mogę doradzić. Pamiętajcie podstawy. Zakląć broń ogniem, pozostać w ruchu. Bawić się dobrze. Mam nadzieję, że wam się podobało. Czekajcie na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że nie porzucę tego jak poradnika do Bloodborne. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i do następnego. Cześć.